Witajcie w mojej rodzince, ja nazywam się Marcel i zapraszam was na odcinek. Jeśli ty też chcesz zagrać w rodzince jakąś śmieszną rolę, zostaw koniecznie łapkę w górę i zmień kolor przycisku subskrypcji z czerwonego na szary. A następnie napisz komentarz, chcę zagrać w rodzince i już. Spośród tych osób, które się zgłoszą, wylosuję aktora do kolejnego odcinka. A teraz zapraszam do mnie do domu. Od narodzin mojego dziecka, które mogliście oglądać tutaj, minęło już parę lat. Niestety z braku pieniędzy musieliśmy sprzedać dom i przenieść się do ciasnego mieszkania. Oglądajcie. Dobra. Poranek w moim pięknym domu. To znaczy trochę mniej pięknym niż ten poprzedni. No ale bieda. Cześć skarbie, cześć słoneczko. Jaki piękny poranek. Mamy lampę lawę. Może sobie ją zapalimy i coś. Marcel, no uspokój się. Jakbym ci diaksa dał, może ty podlecisz na diaksa. Może dam ci diaksa, co? Oj no kusisz. Dobra, no to czekaj, to zaczniemy kusisz? Od takiego może małego Mamo! Ja nie chcę dzisiaj iść do szkoły! Jak nie chcesz iść do szkoły? Nie, nie no ma nie mowy! Idź do szkoły! Oni nas tam dręczą! Jak dręczą? Nie. No, zadają nam trzy nie ma mowy, nie, na sekundę, nie. No! Zosia, koniec dyskutowania z matką. W tej chwili, proszę, ja ciebie przerwałaś mi bardzo ważną czynność. Robiłem śniadanie z mamą. Do szkoły idziesz dzisiaj. Ja ci nie przepuszczę dzisiaj, nie ma mowy, jasne? Ale ja nie chcę, oni tam ale kartkówki zadają. Słuchaj, mamy. Usaina Bolta. Ja ale jeszcze... Dobra, Zuzia. Spakować się musisz. Plecak bierz. Szybko, idź do siostry, tylko i nie obudź. I weź plecak. Spakuj wszystko, nie zapomnij. Ty też tak się nie chciałaś do szkoły chodzić? Bo ja to w sumie... To ja nie... Za moich czasów, jak to ja z chęcią wychodziłam do szkoły. Miałam się nie budzić, więc do jeszcze. Zuzia, w tej chwili zakładasz plecak, już, zakładaj plecak. I jak wrócisz ze szkoły, to wiesz co zrobimy? To. Pogramy w gry jakieś fajne. Ale no, jakie gry? No nie wiem, Fortnite'a, Minecraft'a, coś się wybierze. No, trzymaj się. Ale, skarbie, do szkoły, bo się spóźnisz. Nie wybaczę ci, tato, nie zaproszę cię na mój ślub. Wiesz co, ja to mam wrażenie, że ty już na mnie nie lecisz. Tyle ci oj, powiem. Oj, skarbie, no nie mów tak, nie, to nieprawda. Dobra, no, jest, wiesz, jakaś romantyczna no. Sytuacja, mam jakąś taką, nie wiem, przypływ weny, a ty od razu... Marcelku, no dobrze, no chodź, no a, to... już żeśmy po tego dali, no. Tato, powiem ci, że dzisiaj nie idę do szkoły. O, jak fajnie! No, tak. Oczywiście, że idziesz, chodź, zjesz śniadanie nie, i idziesz nie do szkoły. No bo moja jak klasa to nie idzie dzisiaj. A co ty, twoja klasa jest uprzywilejowana jako jedyna na świecie, wiesz, wszyscy tak, idą do... Bo, tak, tak. Macie na to, masz jakiś dowód na to? No... Nie wiem, pogadaj z matką, jeśli cię puści, to proszę bardzo, ja idę umyć ręce. Jak zwykle ja muszę decydować, oczywiście. Nie, 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 w sensie, wiesz, ja wyraziłem swoje zdanie, powinnaś iść do szkoły, bo jestem przekonany, że jest ta szkoła, tylko mi tutaj ściemniasz coś. Nie jest, naprawdę. No, a co będziesz robiła w takim razie, jak nie pójdziesz do szkoły? Co będziesz robiła w domu? No, przyjdzie dzisiaj mój chłopak. I się pouczymy, Co ty powiedziałaś? Marsz do swojego pokoju w tej chwili. A... Sylwia, do pokoju. Bez dyskusji. Do pokoju. Już jest ustalone. Kochanie, co ty na to? Jak ty się do tego stosunkujesz? Marcel, spokojnie, spokojnie. Przecież no ja chyba jestem w jakimś domu wariatów żyję. Zaraz, jakim spokojnie. Domu wariatów? Spokojnie. Do szkoły nie chcę iść. Iść? O nie, to już jest przeginka. Ej, to ale, już jest przeginka. Też byłeś w wieku, tak? Świetnie, bardzo dobrze. Bardzo wychowasz córkę w ten sposób fantastycznie. Okej. Okay. O, ja wychowam, okay. Ja wychowam. Bardzo tak? Dobrze, świetnie. A gdzie jest twój syn, kochanie? Gdzie jest twój syn? Mój śpi, syn, tak? To jest takich mój syn, tak? Idę ich obudzić, idę ich obudzić. Nie, nie, nie ma tego. Halo! Halo, Lufer! Lufer! Lufer, do jasnej cholery! Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Całą noc graliście w Minecrafta! Nieprawda, nieprawda. Ja Lufer, nie wiem. Lufer, ja wiem. Lufer, do jasnej, nie powiem jakiej, w tej chwili plecaki i won, rozumiesz? Ale, do budy. No tak, to jeszcze 15 minut. Nie ma pytań. No 15 minut! Spóźnisz się do szkoły, rozumiesz? Ach, będziesz miał złe oceny, a ja potem na wiadówce będę musiał za ciebie świecić oczami. Kto to w ogóle jest? Przecież Blaszkę widziałeś wczoraj, jadł z nami. Dzień dobry, wiem, pamiętam cię, synu. Bierzcie, zabieraj się stąd, bierzcie Blaszkę, ubieraj się. Blaszkę, do toalety. Blaszkę, do toalety. No to ja już idę do szkoły. Dobra. Siostra, oddaj moją ładowarkę! Spóźnicie się. Oddawaj moją ładowarkę. Ja muszę nad tym domem zapanować jakoś. Ja jestem chyba jakimś słabym ojcem. Mamo, pożegnaj Blaszkę, to jest mój przyjaciel i dzisiaj będziemy kontynuowali do wybory. Kanapki wziąłeś? Dobrze. Masz to kanapkę. Nie, tato, no Boże. Co, nie chcesz kanapek do szkoły? Możecie się nie spóźnić do szkoły chociaż raz?
bo potem matka wysyła mnie na wywiadówki i ja dostaję ochrzan. Ale bardzo uspokój się, spokojnie. Czemu zawsze? Wszystko jest pod kontrolą. Idę do czemu szkoły, zawsze jest tutaj jest dobra. Krzyk? Mamo, tato! Możecie na mnie nie krzyczeć, ja chcę już iść do szkoły, dobrze? Dobra, dobra, dobra. Dobrze, mogę już... chodź, buziaka, daj, daj. Nie, nie przyblaszczę. Mamo, a mi to nie chciałaś dać buziaka. Gdy mój syn wraz ze swoim kolegą poszli do szkoły, do mojego domu przyszedł chłopak mojej córki Sylwii. Zobaczcie sami, jak pięknie ułożyła się nasza relacja. W tym domu nie mogę znaleźć miejsca dla siebie, rozumiesz? Cały czas jest hałas. Ale przecież tyle kątów, znajdziesz tutaj kąt dla siebie. Słuchaj, po pierwsze to ja teraz idę do Sylwii i wybijam jej z głowy tego absztyfikanta, który tutaj ma przyjść, dobrze? Daj jej spokój. Nic jej spokoju nie będę... Dlaczego jesteś przeciwko mnie? W tym domu po prostu jest jakiś... Ja nie wiem, co to jest? Co to ja jest za dom? Nie jestem przeciwko tobie, tylko po prostu byłeś kiedyś w jej wieku. Też już myślałem, że powiesz, że byłem w więzieniu, dobra. Sylwia! Córeczko, nie. Córeczko! Kto tutaj przyjdzie? Nie! Nigdzie nie przyjdzie, rozumiesz? Nie chcę tutaj mieć w domu, jesteś za młoda na jakichś kolegów zapraszanie jeszcze, uczyć się. Masz domek, o zobacz, masz domek dla lalek, kupiłem ci ten domek na lalek, to znaczy Mikołaj ci przyniósł. Poszłaś dzisiaj do szkoły, wystarczy tej niesubordynacji, dobra? Okej? Okay? Możemy się... Nie! Kto to jest? No, Capone B? Capone B? Tak. A to nie mógł się nazywać Marek albo Tomek, tylko Capone B? Co ty zwariowałaś? Beata! Pójdź go! Otwórz, otwórz i powiedz, że... Powiedz, że się pomylił. Idź, otwórz i powiedz, że... co? Powiedz, że pomyłka. A witam. Siema, Sunia, co tam? Wbijam normalnie, gościu. Co? Sylwia? Co to za... Hej. Siema, mordo, co tam? Miło poznać, gościu zwariowany. Jak przed chwilą nazwałeś moją żonę? Żonę? Żonę. No nie wiem, ja to na laski głównie mówię sunia, świnia, bo takie różne mam. No nie, proszę pana. Proszę pana, pan wchodzi do... Dobra, gościu, farmazony klej. No nie, to się spotkało, powiem szczerze. Ja nie. Kurde, się zgubiłem, bo tyle ludzi w tym domu. Dobra, wbijamy do pokoju, mała. Dobra, słuchaj gościu, jak tam przerwiesz, to się wyjaśnimy na Łazarskim i będziesz luja ogłuszasza. Nie! Proszę co? Was tylko, bo... Tak, Sylwuś. Żebyście tak. Po prostu dali nam spokój i nie wchodzili do pokoju. Tylko o to proszę. Sunia, wracaj, musimy załatwić tu parę spraw, nie? Marcel, spokojnie, bardzo sympatyczny chłopiec. Nie, muszę się lampą pobawić. Z poczuciem humoru, słuchaj, naprawdę. On ma jakieś kluski na łbie. Kluski na łbie. Widziałaś? Dziara się tatuażami, ma tatuaż. Wiesz, kto miał tatuaże? Narkomany. Oj, mają tatuaże, rozumiesz? Sztuka, sztuka. Narkomanizm! Tatuaż... Jakie od razu narkomanizm, bez przesady. Siema, słuchaj, byku, jakbyś coś do picia jeszcze dał, to by było dobrze, bo siedzimy tam z małą i... Sucho normalnie, tak, nie? Dobrze, okej. Weź byk, no, bo naprawdę. Nie mamy wody. Dobrze. Co nie masz? Sylwia, nie masz? Weź kolegę, niech nie wchodzi do mojego pokoju. Ty nie mów tak do mojej suni. Młody człowieku, za chwilę wyprowadzisz mnie z równowagi. Powiedz mu, ja mam czarny no, pas w taekwondo. Beata, sama widzisz, że z tym gościem jest ewidentnie coś nie teges. Ja teraz tam robię interwencję. Nie, co oni robią? Nie mogę, Beata. Idę, wjeżdżam tam. Ale, wjeżdżam. Nie, biorę krzesło i wjeżdżam z krzesłem tam. Jak z krzesłem zwalniam? Trzymaj mnie, bo wjeżdżam z krzesłem. Dobra, szkoda z krzesła. No, okej. Okej, doczekaj. Gdzie zostawiłaś te? Wiem, gdzie są. U młodego co? Były. Idę robić remont. Remont teraz będę robił. Jaki remont zwalniowałeś? Wjeżdżam przez okno, słuchaj. Ty remont to ty w głowie zrób. Beata! Beata, nasza córka siedzi z jakimś kluchem, który z kluskowatym, rozumiesz, co ma na głowie kluski? Ale Marcel... Trzymaj mnie tylko. No ja cię będę... Trzymaj mnie za kurtkę. Wariowałeś, ja, wiesz, no naprawdę, przez balkon. Powiem. Stary byku, no ale patrz, ale wjadę tam, po prostu, że niby... Ile ty masz lat, człowieku? No, trzymaj mnie, Beata, będę przechodził teraz. Ale ja, trzymaj, nie mam trzymaj. Tyś, bo... Ała. Zwariowałeś, naprawdę. Ale ty nie mogłeś mnie złapać, skarbie. No jak miałam cię złapać? Już torynę łapałem. Mów jak but jesteś, naprawdę. Nie przeszkadzajcie sobie, proszę bardzo. Możecie wchodzić do naszego salonu, kiedy wam się podoba. Dobra, mogę se klapnąć tu? Klapem dupem? Mogę wiedzieć, po co przyszliście? Pogadajmy. Posłuchaj, Sunia, ja się tym zajmę. Mam doświadczenie z takimi. Jak, przepraszam, jak ty miałeś na imię, młody człowieku? Byku, jak można mnie nie pamiętać? Capone B, to jest Capone stary... B. A czym się... Capone B. Capone B. Aha. Mm-hmm. Czyli moja Capone córka B. będzie się teraz nazywała jak? Sylwia B, czy jak? Bo nie rozumiem. Czym się pan zajmuje generalnie? Może mi pan powiedzieć? To takie prywatne pytania, byku, zdajesz, jak myślisz? Nie, no nie, prywatnie to my w tej chwili rozmawiamy, ponieważ jest pan u mnie w domu z moją córką. Byku, jakieś drgawki masz ogólnie, słuchaj. Mam drgawek żadnych, byku. Dobra, nie mów do mnie, byku! No przepraszam. Spokojnie. Dobra, spokojnie. Przepraszam. Dobra, byku, no. Słuchaj. Powiem ci tak. Pytasz o to, czym się zajmuję. Tak, czym się zajmuje pan? Bardzo jestem ciekawy tego. Bo ja na przykład zbieram butelki. No, to jest na przykład jedno, czym się zajmuję, ale też staram się utrzymać rodzinę, moją córkę.
Dobra, byku, słuchaj. Porozmawiamy, wiesz, porozmawiamy poważnie, byku. Słuchaj, jestem, zajmuję się, ta wiesz, nota co jest to jest, wiesz co to jest, ja radio, posłuchaj. Ja mam Beata. No przecież wiem, że masz Beata, przecież wiem, kogo poślubiłem. Tak, no. Młody człowieku, kontynuuj, radio, tak? Coś mówiłeś o... Wiesz co z radio, byku? Może pan nie mówić do mnie byku, to mnie naprawdę deprymuje, no dobra, tak, słuchaj, wiem. To jak lubisz wariacie, bez problemu mogę, wiesz, okay, mówić jak chcesz. Marcel, mam na imię Marcel, proszę do mnie być Marcel. Dobra, Marian, słuchaj, w takim razie ja zajmuję się z takim, wiesz, radio, nie, kojarzysz, są tam tacy ludzie gadają, nie, to jakiś czas temu, jak ty tam już byłeś stary, ta Marian, jestem youtuberem, nagrywam challenge, nie, i robię rap też na osiedlu. Czy jest pan youtuberem, wow, czy raperem, bo nie wiem, raperem czy no, youtuberem? Raperem, no gościu, no a co, to jakiś problem, że co, że jako youtuber to nie dobrze, raper? Dobrze, proszę, chwileczkę, proszę mi powiedzieć, po co przyszliście, kochanie, teraz może ty wytłumaczysz, dlaczego przyprowadziłeś tu swojego chłopaka, o co chodzi? Ja tak jak ustaliliśmy, tak jak ustaliliśmy. Capone B chciał ci coś powiedzieć, coś ważnego, i mam nadzieję, że to zaakceptuje. Tak? Co chciałeś mi powiedzieć, Capone B? Marian, słuchaj. Marce. Sprawa jest taka, nie? Aha. Bo my tu z Sunią już trochę jesteśmy tak tydzień, Sylwią. Nie? Sylwią. Sylwią, no z Sunią, bo tak krócej, nie? Słuchaj. Jesteśmy tydzień razem, no i co? Tydzień jesteśmy razem, tak? Nie? Wariat i... Kurde, no tak sobie myśleliśmy, że to już poważnie jest, nie? I ona powiedziała, no to przedstawię cię ojcu, mój ojciec nazywa się Marian. Mówiła, tak naprawdę wiedziałem, że jesteś Marian. No. Nie było problemu z tym, tak. Nie, to podawałem. Ja rozumiem wszystko, co do mnie powiedziałeś. Zapraszam cię ze sobą. Proszę za mną. Dobra, byku. Won! Z mojego domu! I ani więcej razy masz tu nie przychodzisz do mojej córki! Do widzenia się z tobą! Capone B się znalazł! Kluski na głowie! Koniec tego! Sylwia, do domu w tej chwili! Koniec! To będę punkt 12, nie? Mogę się spóźnić tak. Do widzenia. Marcel, można było to załatwić pokojowo. Sylwia. Nie odzywaj się do mnie. Sylwia, on się tobie oświadczył. Czy ty tego nie rozumiesz? Ale to chyba dobrze, tak? Nie dobrze. To nie jest dobry kandydat dla ciebie. Ja naprawdę chcę dla ciebie dobrze. Czy ty tego nie rozumiesz? Nie rozumiem. Tak będzie dla ciebie teraz po prostu lepiej, dobrze? Nie będzie lepiej. Po prostu... Mam cię dosyć, rozumiesz? Dobrze. I ci nie wybaczę tego na pewno. Dobrze. O! Mam otworzyć ja, czy ty otworzysz? Otwórz. Otworzę, kochanie, bo jestem w świetnym nastroju po wizycie tego młodego człowieka. Fantastycznie. Dzień dobry, nie mam teraz czasu, co się dzieje? Poczta. Widzę. Wezwanie do zapłaty i to. Co to takiego? Pismo ze szkoły. Pismo ze szkoły? Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Kochanie? Tak? Czy możesz przeczytać ten list? Mamy problem. Jaki? To jest wezwanie od księdza ze szkoły. Podobno Zuzia zapytała się księdza, na którym levelu jest czarodziejem. Ja? Nie wytrzymam!